Dzień dobry Państwu. Telewizyjna stacja internetowa PL1. Poruszamy tematy, których inni unikają. Z tej strony Sławomir Kozak w programie Po Prostej. Drodzy Państwo, obserwujemy w ostatnim czasie coraz bardziej bezczelną nagonkę na podawanie preparatu, który może doprowadzić nie tylko do życia w ogromnym cierpieniu, ale też życie to bardziej lub mniej gwałtownie zakończyć. Rozumiem, że znajdują się ludzie, którzy poddają się temu eksperymentowi z najróżniejszych powodów zresztą. Niektórzy dlatego, że wierzą w działanie ochronne płynu wstrzykiwanego im w żyły, inni dla tak zwanego świętego spokoju. Rozumiem, choć nie popieram, ale to w ostateczności jest nadal kwestia wolnego wyboru ludzi dorosłych. U nas przynajmniej wolnego póki co, albowiem coraz częściej oglądamy nagrania z innych stron świata, gdzie jest już inaczej. Jednak to, czego zrozumieć i zaaprobować nie potrafię, to przyzwolenie na poddawanie tym praktykom dzieci. To, że atak na nie przypuszczono już dużo wcześniej, starałem się wykazać w mojej książce COVID-owe Jeże, wydanej już blisko rok temu. Nie mogę narzekać na jej sprzedaż, ale jest to nadal z powodów oczywistych pozycja, której bardzo wiele osób nie miało jeszcze okazji przeczytać. A jeden z jej rozdziałów staje się właśnie w kontekście tego, o czym wspomniałem wcześniej, przerażająco aktualny. Przede wszystkim muszę powiedzieć Państwu, dlaczego ta książka ma taki właśnie tytuł. Dlaczego COVID-owe, to zrozumiałe. A dlaczego Jeże? Zauważyliście Państwo, że już od pierwszych chwil, w których dotarła do nas informacja o szerzącej się niczym pożar lasu pandemii niezwykle zjadliwego wirusa, wszystkie stacje telewizyjne na świecie pokazywały nam jego postać w formie kolorowej kulki z wieloma wypustkami. Taki jeż. Niezwykle widowiskowo wyglądało to w przeobrażonym nieco wcześniej supernowoczesnym studio naszej telewizji publicznej, wel rządowej. Pewnie nie bez wpływu na przepiękną trójwymiarową grafikę, gdzieniegdzie w 4K. Była subwencja udzielona stacji na początku tamtego roku. Ta sama, którą niektórzy naiwni sugerowali przeznaczyć właśnie na ochronę zdrowia. Boje były zacięte, ale rząd się nie wycofał i pieniądze dotarły na czas w miejsce, z którego widz mógł sobie każdego dnia i nocy podziwiać wygląd wirusa, którego do dziś, mimo upływu miesięcy, nawet nie wyizolowano. Ale jeże rozlały się po wszystkich telewizjach świata. Wszędzie z dodatkiem paska przebiegającego na dole ekranu, na którym pojawiać się zaczęły zatrważające liczby o zakażonych i zmarłych, bądź to lokalnie, w mieście, powiecie, województwie czy kraju, bądź też globalnie, w skali państw i kontynentów. Faktu tej niezwykłej globalnej harmonii w sferze newsów nie można by tłumaczyć inaczej, aniżeli przywołując spiskową i wielce przecież niewiarygodną teorię, w myśl której wszystkie media na świecie są własnością 6 korporacji z 1 wspólną radą nadzorczą. Niektórzy żachną się zapewne, że to przecież niemożliwe, żeby media były sterowane, a już na pewno nie mają dostępu do wiedzy tajemnej przed czasem i bazują tylko na tematach sprawdzonych i potwierdzonych. Chciałbym ja w to wierzyć, bo to miłe i budujące. Mieć poczucie bezpiecznego, dziecięcego kokonu, który otaczając nas szczelnie może ochronić przed złym światem dorosłych, niczym bajka. Ale ten świat pokonał już ostatnią barierę i wdarł się również w umysły dzieci z całą swoją brutalnością. Czynił to zresztą sukcesywnie od lat, sącząc w głowy milusińskich jad zła. Nie czas w tym miejscu opisywać dziesiątki filmów, również animowanych,
które już zdążyły odcisnąć na psychice naszych dzieci swoje złowrogie piętno. W mojej książce opowiadam między innymi o bajce, która powstała w Chinach, ale z myślą o szerokiej dystrybucji na pozostałych rynkach globu. Aby stała się zrozumiała dla większości odbiorców w świecie tak zwanego Zachodu, animacji użyczyli swych głosów tacy aktorzy jak Anthony Padilla czy Chevy Chase. Film trwa 96 minut i został przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia. Opowiada o jeżu o imieniu Bobby, który opuszcza swój dom i wraz z zaprzyjaźnionym gołębiem wyrusza do wielkiego miasta, w którym trafiają na epidemię choroby atakującej układ oddechowy u mieszkańców. Widzimy tam ludzi ubranych w biokombinezony, spryskujących ulicę środkiem dezynfekującym i trudno uwolnić się od skojarzenia, że sceny te przypominają materiał filmowy z Wuhan w Chinach w 2020 roku. Ludzie w mieście uznają, że źródłem zarazy są jeże i należy je wyłapać, choć w filmie pada w pewnym momencie zdanie wyrażone przez przywódcę grupy do walki z pandemią, że tak naprawdę chodzi o pieniądze. Wszyscy jednak w obawie przed zarażeniem używają maseczek, a na widok jeża reagują histerycznie. Dziś zamaskowanie ludzi jest czymś już przez wielu zaakceptowanym i powszechnym. W bajce jeż, aby mógł odzyskać wolność, musi zostać zbadany, otrzymać świadectwo zdrowia, a następnie lokalizator GPS. Urządzenie może śledzić noszące je zwierzęta z dokładnością do 1 cala. Czyż nie przypomina to nam wszechobecnych już aplikacji lokalizacyjnych? Podlegamy im niemal wszyscy, zmuszani do kwarantanny, przekraczając granice, korzystając z komunikacji. Chłopiec, który robi Bobiemu badanie na obecność wirusa, ubrany jest w koszulkę, na której zobaczymy dobrze nam znanego misia pandę z literkami WWF, o której to organizacji także więcej napisałem w jednym z rozdziałów. Młody aktywista nie przypuszczał w swojej naiwności, że człowiek, któremu przyniósł jeża do zaszczepienia, mającego być przepustką do życia na wolności, okaże się czarnym charakterem. Zwierzęta miały być oddawane do schronisk, czyli takich odpowiedników dzisiejszych szpitali covidowych w rozumieniu ludzkim, a tymczasem szykowano im zupełnie inną przyszłość. Młodzieniec usłyszał, że jeże są chore i niosą robactwo i należy je wytępić dla wyższego dobra. Tak oto kończą się złudzenia. Nawiasem mówiąc, gabinet, w którym zapadają decyzje o przyszłych losach małych jeży, mieści się w owej bajce na 99. piętrze. Ależ oni uwielbiają te kabalistyczne zabawy. Kiedy złowrogi naczelny lekarz wydaje swoim pomagierom polecenie rozpoczęcia operacji Bye-Bye, bo tak się ona nazywa, ci mają wątpliwości, czy jest to kryptonim operacji dotyczącej rozdawania waty cukrowej, czy też operacji eksterminacji. Jest to dosłownie tak w bajce ukazane i nazwane. Dalej rozpoczyna się dramatyczna ucieczka jeża walczącego o życie. Przy okazji jeż tłumaczy spotkanemu po drodze borsukowi, że zagrożeniem dla zwierząt nie są inne zwierzęta, ale chcący zniszczyć ich siedliska ludzie. Należy w tym miejscu przypomnieć, że opowieść przeznaczona jest dla dzieci od 6 roku życia. Ludzie są zagrożeniem.
Nie tak dawno przytaczałem w tym programie założenia klubu rzymskiego i tę ich psychopatyczną agendę, którą realizują z żelazną konsekwencją od kilkudziesięciu już lat. Bohater bajki Jerzy Bobby opracowuje więc plan ich pokonania, by nie zdołali zgładzić jego przyjaciół i rodziny. Niezbędna mu w tym będzie pomoc innych zwierząt i praca zespołowa. I to jest właśnie główne przesłanie tej animacji. Współpraca dla ochrony wyższego dobra. Czyjego dobra? Czy to nadal filmik dla małych dzieci? W bajce czas biegnie szybciej niż w prawdziwym życiu. Już po 2 miesiącach okazuje się, co w swym wystąpieniu przekazuje mieszkańcom miasta za pośrednictwem, jakżeby inaczej, stacji telewizyjnych, naczelny lekarz oddziału biologicznego dr Huang, że to nie zwierzęta są jednak źródłem infekcji. Ponadto oświadcza, że naukowcy odkryli właśnie skuteczną szczepionkę, która eliminuje epidemię. Ludzie zdejmują maski z ust, kiedy widzą na telebimie doktora mówiącego, że wszyscy mogą wrócić do swego normalnego życia, bo jesteśmy o krok od tego, by wykopać tego małego, brudnego wirusa z powrotem do epoki kamienia łupanego. Wybitny ten obraz dla najmłodszych wyreżyserował człowiek noszący imię lekarza, niosącego dobrą nowinę, Huang Jianming. Ale co chyba najważniejsze, prapremiera owego arcydzieła zatytułowanego Hedgehogs, czyli Jeże, odbyła się w Pekinie już 22 lipca 2016 roku. Na 4 lata przed objawieniem się nam dorosłym pandemii, która zalała świat. Później przyszedł czas na kolejne pokazy. W Rosji 29 września 2017 roku, w Turcji 5 stycznia 2018, w Południowej Korei 16 maja 2018 roku. Żeby nie było obawy, iż film nie dotrze do dzieci z innych krajów na czas, 13 lutego 2018 roku Lionsgate Home Entertainment wydało bajkę na płycie DVD. Kiedy pisałem te słowa w swojej książce, filmik można jeszcze było obejrzeć bez żadnych problemów na kanale YouTube. Dziś, przygotowując się do spotkania z Państwem, zajrzałem na tę stronę i przeczytałem jakże często się pojawiającą ostatnio formułkę, że ten film jest już niedostępny, ponieważ powiązane z nim konto zostało usunięte. Mimo to nadal możemy odnaleźć zwiastun tej bajki w innych miejscach internetu. Ci z Państwa, którzy zechcą ją obejrzeć w całości, też sobie zapewne poradzą. Jest ciągle dostępna na znanej, 3-literowej platformie i do tego w wersji z polskim lektorem. Proszę Państwa, ta operacja psychologiczna, co szczególnie wyraźnie podkreślam, operacja psychologiczna, została skierowana z dużym wyprzedzeniem również do dzieci. Te, które obejrzały tę bajkę w wieku dozwolonych 6 lat, dziś mają lat 11 i oczywiście te wówczas odrobinę starsze, dziś są nastolatkami, którym wtedy zaszczepiono umysły obrazami epidemii, łapiduchów w kosmicznych skafandrach, koniecznością depopulacji gatunku ludzkiego zagrażającego milutkim zwierzątkom, z którymi się zapewne w jakiś sposób utożsamiali. Dziś chodzą do szkół, do których trafiły właśnie programy zachęcania ich do tego, by poddawali się cudownym szczepieniom. A wklejone im ponad 5 lat temu klisze powodują, że niekiedy są one w ich świadomości nadal obecne i stoją w sprzeczności z tym, co mówią im o
otaczającym świecie rodzice. Nie wszystkie nastolatki chcą się pogodzić z racjami rodziców. Wiecie o tym. Ogromna, rosnąca fala samobójstw wśród młodzieży nie wzięła się znikąd. Ja ze swej strony życzę Państwu i przede wszystkim Państwa dzieciom, żeby nakreślony przeze mnie tutaj bajkowy terror nie okazał się być jednak operacją typu bye-bye. Do zobaczenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.